Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję niedrogiego głośniczka stereo Bluetooth od firmy ART. Jest to model ASB10, kosztujący jakieś 89 zł. Głośnik posiada nawet NFC, wbudowaną baterię o pojemności 1050 mAh. Z tyłu posiada włącznik-wyłącznik, miejsce do ładowania tejże baterii, wyjście AUX. W komplecie także mamy kabelki, czego nie było w przypadku tego tańszego głośniczka za 50 zł. Z przodu mamy przycisk wielofunkcyjny, play, pauza, odbieranie połączeń, głośnik ma także mikrofon oraz parowanie głośnika odbywa się poprzez ten przycisk. Głośnik ma łącznie 10 W, ma dwa głośniczki, czyli dźwięk stereo. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest on lepiej wykonany niż ta mniejsza wersja, jest też troszeczkę droższy przez to. Mamy z tyłu dobre tworzywo, z przodu taką siateczkę zabezpieczającą głośniki, dość twardą. Od spodu gumowy pasek, który zapewnia dobrą przyczepność do podłoża. I mamy tutaj też troszeczkę aluminium, taki pasek na górze ozdobny, co sprawia, że ten głośnik wygląda, sprawia wrażenie takiego w miarę solidnego. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, teraz sobie posłuchacie. Natomiast sam głośniczek nie ma regulacji głośności, musimy regulować to z poziomu telefonu. Zapraszam teraz na test dźwięku, poglądowy oczywiście. Różnie może być odebrany na różnym sprzęcie. Oczywiście kamera też w pełni nie przekazuje tej ścieżki, którą daje. Dlatego jest to test tylko poglądowy. Najlepiej sobie posłuchać tego głośnika na żywo i ocenić. Zaczynamy. Najpierw będzie dźwięk z telefonu. Teraz bezpośrednie połączenie przewodowe. I jeszcze połączenie przez Bluetooth. Ok, moi drodzy, mieliście okazję posłuchać jakości dźwięku płynącego z tego głośnika. Jest on ani dobry, ani zły. Jest na pewno lepszy niż dźwięk wychodzący bezpośrednio z telefonu. Ustępuje znacznie głośnikom z wyższej półki oczywiście. Natomiast nie jest też jakiś bardzo tragiczny. Dlatego świetne rozwiązanie dla osób, które poszukują głośnika niedrogiego, w miarę solidnie wykonanego i jako tako grającego. Oczywiście najbardziej wymagających słuchaczy nie zadowoli. Natomiast jest to jakaś alternatywa dla sporo droższych głośników Bluetooth. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim jeszcze więcej, zapraszam Was na wideotesty.pl do pełnej recenzji. Tam szczegółowe informacje. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!